Do studium Słowa Bożego chciałem przeczytać dwa teksty z, z nauczania Jezusa Chrystusa z Ewangelii Łukasza, z rozdziału 21, i wiersze 25 i 26. I będą znaki na Słońcu, i na Księżycu, i na gwiazdach. A na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zachuczy morze i fale. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się. Tu są znaki czasu przepowiedziane przez Jezusa Chrystusa, które mają nam przypominać, być takimi zegarami, które biją, uderzają i przypominają, że bliskie jest powtórne przyjście naszego Pana. Bardzo często mówimy o znakach na Słońcu, Księżycu, gwiazdach. Ale wśród w tych dwóch yy, tekstach są dwa znaki, o którym bardzo rzadko wspominamy, a one się właśnie teraz wypełniają. Lęk bezradnych narodów i ludzie drętwieją przed strachem o przyszłość z powodu wieści, jakie każdego dnia, Przychodzą przez środki przekazu. I to są te znaki, które dzisiaj przeżywamy i wiele razy słyszeliśmy, gdzie ludzie mówili: Nie jesteśmy w stanie zmienić tego. Lęk bezradnych narodów wobec tego, co dzieje się na Ziemi. I trwoga przed strachem o przyszłość. Tak wygląda dzisiejszy świat. Tak wygląda cały świat, bo to dotyczy całego świata. Apostoł, raczej prorok Daniel, powiedział, że to będą czasy najtrudniejsze od czasu istnienia świata. Bieg życia ludzkiego okryty jest tajemnicą. Ludzie nie są w stanie przewidzieć, co się, co się może dziać. Lecz dziękować możemy Bogu, że za tą zasłoną znajduje się Boża droga. Wielu ludzi żyje w niezadowoleniu, ponieważ nie zna Bożych obietnic. Obietnica naszego codziennego zadowolenia tkwi w ścisłej łączności z Bogiem. A gdy czytamy książkę Życie Jezusa, to tam, jak gdyby komentarz do tych przeczytanych słów z nauczania Jezusa, czytamy, że stan podniecenia ogarnia cały świat. Znaki nadchodzącego, z nadchodzących czasów są złożb różne. Nadchodzące wydarzenia rzucają coraz dłuższe cienie. Duch Boży opuszcza ziemię, na którą to spada nieszczęście za nieszczęściem. Na lądzie, na morzu srożą się nawałnice. Trzęsienia ziemi, powodzie i morderstwa. Kto tutaj może odgadnąć przyszłość? Gdzie znajduje się granica bezpieczeństwa? I właśnie na te dwa pytania dzisiaj świat, mądrość świata nie ma odpowiedzi. Gdzie się znaleźć, aby, się, aby być w bezpiecznym miejscu? I gdzie znajduje się granica bezpieczeństwa, gdzie, gdzie możemy się udać, żeby być bezpiecznymi? Ale gdy czytamy pierwszą księgę Mojżeszową, to spotykamy też podobny czas, gdzie żyje Abraham i pewnego razu. Pan Bóg przychodzi do tego człowieka, bo dzisiaj, na przykład, na, wśród tego świata żyje Kościół Boży. Czy on też ma być bez, żyć w trwodze, w bezradności? Czy on ma drętwieć przed nowymi wieściami? Czy może zająć inne stanowisko? To ważne pytanie dzisiaj. Czy Bóg ma coś do, do powiedzenia swojemu kościołowi? A my dzisiaj chcemy mówić o obietnicach bożych dla, dla kościoła w ostatnim czasie, dla nas dzisiaj żyjących na ziemi. Do Abrahama przychodzi w 15 rozdziale pierwszej mojżeszowej, Pan Bóg, i mówi w piętnastym rozdziale. W piątym wierszu potem wyprowadził go na dwór i rzekł: Spojrzyj ku niebu, policz gwiazdy, jeśli możesz je zliczyć. I rzekł do niego: Tak liczne będzie potomstwo twoje. Jeżeli Pan Bóg kazał Abrahamowi liczyć gwiazdy, to znaczy, że to była noc i to bardzo ciemna noc, Głęboka noc, bo gwiazdy są widoczne tylko wtedy, kiedy jest bardzo ciemno. I w tym ciemnym świecie, pełnym banguchwalstwa, i w ciemnej nocy, Pan Bóg przychodzi do swojego sługi, przychodzi do swojego kościoła, myśląc o dzisiejszym czasie. I w pierwszym wierszu mówi: Nie bój się. Abramie, Abrahamie, ja jestem twoją tarczą i zapłata twoja będzie sowita. Nie bój się, ja jestem z tobą. Nie lękaj się, bo ja jestem twoim Bogiem. Wydawało się, że, że świat jest w bardzo ciężkim stanie bałwochwalczym. I Pan Bóg zdecydował, żeby tego jedynego wiernego sługę Abrahama wyprowadzić z tego bałwochwalstwa. I mówi: Wyjdź z ziemi swojej, od Twojej rodziny, od Twoich krewnych, którzy tam mieszkają. I idź, a ja ci powiem, gdzie, gdzie się masz zatrzymać. To nie było takie łatwe. Dzisiaj ludzie też się przeprowadzają. Myśmy w naszej pracy z żoną przeprowadzali się dziesięć razy, ale zawsze był jakiś adres. Lepsze, gorsze mieszkania, warunki, różne były, ale zawsze gdzieś było, wiadomo było, gdzie. Abraham zostaje wyprowadzony przez Boga i mówi: Ja ci powiem, kiedy, gdzie się masz zatrzymać. Abraham nie zabierał do samochodu swoich rzeczy, ale to była wielka karawana, która szła z wielbłądami, z owcami, z bydłem, ze sługami. To była, to była wielka pielgrzymka, którą zaplanował Pan Bóg dla swojego sługa. Ale mówi mu: Nie bój się, ja jestem Twoim Bogiem, ja jestem Twoim obrońcą, ja jestem Twoją nagrodą. A jako dowód, popatrz w niebo tam zobaczysz moją moc, moje obietnice. Czy możesz ich zliczyć? Czy możesz zliczyć gwiazdy? Ktoś powiedział, że w Słowie Bożym obietnic bożych jest tyle, co gwiazd na niebie. I teraz, jeżeli chcemy te obietnice zobaczyć, przeżyć, to musi być ciemna noc, a żeby te gwiazdy policzyć, muszą przyjść doświadczenia, bo w tych doświadczeniach dopiero poznajemy Boga. Bo wtedy, kiedy jest wszystko w porządku, to nam się wydaje, nikogo nie potrzebujemy, bo my sobie dajemy radę. Ale gdy przyjdzie problem, wtedy dopiero szukamy pomocy, a Pysło Święte mówi: Pomoc moja jest u Pana, który stworzył niebo i ziemię. Boże zapewnienie dla nas w ostatnim czasie przez Proroka Izajasza. W 40 rozdziale podobnie jak do Abrahama Pan Bóg przemawia dzisiaj do nas i podobnymi słowami, bo Bóg się nie zmienia pod każdym względem, jest ten sam. 26 wiersz 40 rozdziału mówi podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie. Kto to stworzył? Ten, który wyprowadza ich wojsko w pełnej liczbie. Na wszystkich woła po imieniu, wobec takiego ogromu siły i potężnej mocy nikogo nie brak. Nie słyszymy, że jakaś gwiazda przestała istnieć, że brakuje w gwiazd. Bóg to wszystko w swojej mocy utrzymuje. I On chce nam pokazać tą swoją moc na podstawie wszechświata, który stworzył. I mówi: Podnieście głowy wasze, zobaczcie, kto to stworzył. Kto to wszystko nazywa po imieniu i, 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 i podtrzymuje i niczego nikogo do tej pory nie brak żadna z bożych obietnic nie straciła na swej wartości a czas jeszcze bardziej potwierdza wartość każdego słowa bożego kiedy widzimy że to słowo wypełnia się i my na to wypełnienie patrzymy i dlatego teraz nie jest czas na rozpatrywanie Rzeczy, które się dzieją wokół nas. Dzisiejsze kazania nie mogą, nie muszą, nie powinny mówić o tym, co przez sześć dni słyszymy z radia, telewizji czy innych środków przekazu. Ale dzisiejsze kazania muszą być, mieć treść na temat Bożych obietnic, które Bóg daje w, swoje, w swoim słowie, abyśmy budowali naszą wiarę. Apostoł Paweł mówi o tym z wielkim smutkiem, że w ostatnim czasie będzie taka tendencja, żeby nie przychodzić na nabożeństwa. A mówi tam właśnie razem ze wszystkimi wierzącymi budujemy naszą wiarę. Jeden drugiego buduje poprzez Zabieranie na przykład słowa w, le... w grupach, w lekcjach, w szkole sobotniej. A szatan chce nam to zabrać wszystko i pokazuje nam zupełnie inne rzeczy. A pan Jezus mówi o sługach, którzy mają we... głosić albo dawać pokarm właściwy we właściwym czasie. Jak Abraham przyjął Boże obietnicę? Gdy popatrzył do góry, gdy w tej ciemnej nocy nie widział nic, widział tylko jaśniejące gwiazdy, to jest powiedziane w szóstym wierszu: Uwierzył Abraham i poczytano mu to ku sprawiedliwości. Uwierzył. Ani na chwilę nie, zaw, nie zawahał się, że Bóg nie może dotrzymać słowa obietnic. Czy my dzisiaj jesteśmy tak samo pewni Bożych obietnic? Czy my także mamy zaufanie, bezgraniczną opiekę i prowadzenie wiekuistego? Czy dostrzegamy w naszym codziennym życiu prowadzenie naszego Boga? To są niezwykle ważne pytania. My często opowiadamy, co myśmy to nie zrobili, co inni dla nas nie zrobili, jak to sobie dajemy radę. A za tym wszystkim jest Bóg. I często, obyśmy Go zawsze mogli dostrzegać, to On będzie prowadził nas. I On daje nam obietnicę które nie, nigdy nikogo nie zawiodły. W czasie, w którym odgrywają się wielkie wydarzenia historii Ziemi, czy mocno trzymamy się Bożych obietnic, że, wierząc, że stanie się to, co obiecał? Kiedy Pan Jezus był tutaj na Ziemi, to przede wszystkim gdy przyszedł do, po cztery dni po pogrzebie do Marty i po pogrzebie Łazarza do Marty i, i Marii, to mówi idę go obudzić. Gdzieście go pochowali? I jedna z tych dwóch sióstr mówi. Panie, ja wiem, że on zmartwychwstanie w ostatecznym dniu, ale mówi, jam jest zmartwychwstanie i żywot. Wierzysz temu? I kiedykolwiek przyszedł do pana Jezusa człowiek prosząc o uzdrowienie, to bardzo często ci ludzie słyszeli słowa, Czy wierzysz, że ja mogę ci to uczynić? Czy my dzisiaj wierzymy, że Bóg może zaspokoić wszystkie nasze potrzeby i wyprostować wszystkie nasze drogi i poprowadzić nas prostą drogą według Jego planów? Czy my w to wierzymy? Co to jest wiara? W liście do Hebrajczyków, apostoł Paweł w 11 rozdziale i w szóstym wierszu. Mówi, a wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wiara to nie przynależność do jakiejś grupy religijnej, tak jakie je, pojęcie jest dzisiaj wśród ludzi nazywających się wierzącymi ludźmi. Ale wiara to pewność. Apostoł Paweł mówi: Ja wiem, komu uwierzył, dlatego nic mnie nie odłączy od miłości Chrystusowej. I mówi to człowiek, który wiele czasu spędził w więzieniu dla prawdy Bożej, który w drugim liście do Koryntian wymienia niebezpieczeństwa, z jakimi się spotkał, i na zewnątrz i wewnątrz, i, i od wrogów, i od fałszywych braci. Ale on wiedział, komu uwierzył na drodze do Damaszku, z kim się spotkał i dlatego mówi: „Nigdy mnie nie odłączę od miłości Chrystusowej”. Wiara stanowcza, wiara bez cienia wątpliwości została poczytana Abrahamowi za sprawiedliwość. Pewność, że Bóg może. I te słowa są później zapisane w 17 do 19 wiersza. Sądził, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych, to też jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. To są słowa, które Abraham wypowiedział, Wtedy, kiedy otrzymał od Boga polecenie, aby ofiarował jego, swojego jedynego syna, którego miłuje, z którego miał powstać wielki naród. On nawet wtedy nie mówił, czy to jest, czyj to jest głos, ale on przede wszystkim rozróżniał głos Boga od wszystkich innych bo, głosów i powiedział, że Bóg może wskrzesić nawet umarłych. Jeżeli jest taka droga Boża, jeżeli jest taka wola Boża, to on spokojnie e, oddawał się, poddawał się tej woli. A jeszcze wcześniej, kiedy przed górą Moria czy przed miejscem Złożenia ofiary rozstawał się ze sługami i, i, i zwierzętami, które z nimi szły, to im powiedział bądźcie tutaj, a my oddamy ofiarę i wrócimy z powrotem. Mówi to w liczbie mnogiej, a poszedł tylko z synem. On wierzył, że Bóg nie pozwoli, a żeby Izak przestał istnieć nie będziesz zabijał on to wszystko wiedział i dlatego ta wiara i ta pewność że bóg może została mu poczytana za sprawiedliwość bóg objawia spojrzenie w niebo o ile więcej otrzymalibyśmy od naszego ojca gdybyśmy wierzyli jego słowom. Nie wiem, czy słyszeliście takie słowa, ale ja kilka razy słyszałem: Ktoś mówi, człowiek wierzący, przynajmniej tak o sobie mówił, mówi, modliłem się, ale ja wiedziałem, że i tak nic z tego nie będzie. Jeżeli nie, dowier jeżeli nie dowierzamy Bogu, jeżeli nie wierzymy, że on może, to próżno wszystkie nasze starania. Pismo święte mówi nam o ludziach, którzy naprawdę wierzyli Bogu. W, w 25 do 27 wiersza 11 rozdziału listu do Hebrajczyków, 25. I wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, skierował bowiem oczy na, na zapłatę. Przez wiarę opuścił Egipt, nie, boją, nie uląkwszy się gniewu królewskiego. Trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. To są słowa Mojżesz. O, albo o Mojżeszu. Może, Mojżesz wolał raczej znosić uciski wespół z ludem bożym, Niżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. On mógł być faraonem, on mógł mieć dzisiaj pomnik w postaci grobu, tam gdzie faraoni są pochowani, ale on nie chciał tego, on się wzbraniał, że Nazywali go synem córki faraonowej. On znał swoją matkę, on znał swojego ojca i on znał swojego Boga. I to mu nie zawróciło w głowie. Pozostał Bogu wierny i temu, co jako młody chłopak usłyszał od swoich rodziców. I trzymał się tego, który jest niewidzialny, ale tak, jak gdyby widział go. Jakby szedł z nim. Mojżesz nie tylko myślał o Bogu, on go widział. Dla niego Bóg był nieustannym widzeniem. Nigdy nie stracił ze swoich, go ze swoich oczu. Widział Jezusa jak swego, jako swego Zbawiciela i wierzył, że jego zasługi będą mu przypisane. Ta wiara nie była dla Mojżesza zagadkową sprawą, lecz rzeczywistością. To jest wiara, jaka nam dzisiaj jest potrzebna i która ostoi się w czasie doświadczeń. I wtedy, w czasie doświadczeń, widzimy o Boże obietnice, które są zapisane w Słowie Bożym. O jak często poddajemy się zniechęceniu, dlatego że nie patrzymy na Jezusa. O jak często poddajemy się zniechęceniu, dlatego że nie patrzymy na Jezusa. I wtedy szatan ma dostęp do nas i mówi, po co masz iść w sobotę na bożeństwo? Przecież ty możesz oglądać w domu. Nie ma problemu, ale to nie jest to samo. To nie jest to samo. I szatan wykorzystał niektóre rzeczy, które miały pomóc ludowi Bożemu. Być w jedności, po to, aby go a żeby nie byli raz. A Pan Jezus się to, o to modlił, Ojcze, aby wszyscy byli jedno, tak jak ja z Tobą, aby byli jedno oni też ze sobą. W Piśmie Świętym czytamy, że Duch Święty stąpił na apostołów wtedy, kiedy doszli do jedności. I to są te niezwykle ważne rzeczy na dzisiejszy dzień. I one powinny brzmieć w naszych uszach, i powinniśmy, e, powinniśmy o tym rozmyślać, i, i, i patrzeć na Jezusa tak, jak tu czytaliśmy, że często e, zniechęcamy się dlatego, że nie patrzymy na Jezusa Chrystusa. Co widział Jan? Na wyspie Patmos, gdy patrzył w niebo. Oj tam wiele razy, prorok, yy, raczej yy, ten yy, ewangelista yy, czy apostoł Jan mówi, widziałem świątynię otworzoną w niebie, widziałem niebo otworzone, widziałem yy, yy, to, co się działo tam w niebie. Patrzyłem na to, słyszałem głos ze świątyni. I, 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 I często właśnie powiadają te apostołowie, cośmy widzieli i słyszeli, to wam zwiastujemy. Co widział Szczepan, gdy był kamionowany, ale jeszcze wcześniej. Gdy był znienawidzony przez ludzi wierzących. Dzieje apostolskie, siódmy rozdział, wiersze 55 i szósty, A on będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, Ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej. I że Go to widzę niebiosa otworzone i Syna Człowieczego stojącego po prawicy, gdy patrzył w niebo, nie patrzył na ziemię, nie miał spuszczonej głowy, kiedyś dostaje telefon, pewna osoba Mówi, bracie, my z nabożeństwa w sobotę wracamy ze spuszczonymi głowami. Ktoś inny mówi, smutne są dzisiaj nabożeństwa. Albo omyślał o kazaniu, smutne są kazania. A Pan Jezus się modli Ojcze. Aby słudzy Twoich, których wybrałeś, aby mówili o, budowali wiarę, dawali pokarm na czas słuszny, zawsze się mówiło albo właściwy pokarm na właściwy czas. I kiedy Szczepan patrzy w niebo, Faryzeusze, Saduceusze, czytamy że podnieśli wielki, wielki krzyk, aby go zakrzyczeć, aby nie, niesłyszany był jego głos. Zatkali swoje uszy, rzucili się na niego, wypchnęli go za miasto, kamienowali go, rzucali kamieniami tak długo, aż wreszcie przestał żyć. Tak tacy byli mężowie Boże, którzy patrzy, patrzyli w niebo. I Pan Bóg dzisiaj do nas też mówi, nasza pomoc jest w niebie, jest, jest u Ojca, u, i, i tam nasze oczy muszą być y, skierowane. Pan wielokrotnie mówi, widział, Jan wielokrotnie mówi, widziałem, patrzyłem w niebo, kiedy był na wygnaniu. Na wyspie Patmos, na wygnaniu, za głoszenie Słowa Bożego. Jeżeli chcemy ocenić i doświadczyć w naszym życiu wielkość i dobroć Bożą, to musimy wznieść nasze oczy poza granice naszej Ziemi, poza tym, co dzieje się tutaj na Ziemi. I zobaczyć i podnieść głowy do góry. Pamiętajmy o tym, zresztą pamiętajmy, wiemy o tym, że okno w korabiu było w dachu, a nie z boku. Dlaczego tak Bóg dał, tak, tak polecił? Miłosierdzie Boże jest, sięga aż do nieba. Ale wielu z nas zna Psalm 121, i w tym Psalmie są szczególne słowa też na, czas, na, na nasz czas. 121 Psalm, szczególnie dwa pierwsze wiersze chciałem przeczytać. 121. Oczy moje wznoszę ku górom, skąd nadejdzie mi pomoc. Pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię. I ciągle Słowo Boże zwraca nam naszą uwagę, abyśmy patrzyli w niebo. I fizycznie, i, i, i duchowo, bo tam jest nasza pomoc. Tam jest ten, który ma moc, ma wszechmoc. Ten psalm został ułożony przez Dawida na pustyni Faraon bezpośrednio po otrzymaniu wiadomości o śmierci Samuela. Kto to był Samuel? To był wielki prorok pański. To był prorok, do którego, który bardzo, który bardzo zasłużył się w narodzie izraelskim. Był bardzo ceniony. Śmierć tego człowieka dla narodu była wielką stratą. Odszedł wielki prorok, mąż wiary, znakomity sędzia, wielki przywódca narodu izraelskiego, założyciel szkół prorockich, Naród stracił męża, do którego mógł przychodzić ze wszystkimi problemami. On nie, do nikogo nie powiedział, nie mam czasu dla ciebie. Kiedyś w pewnym zboże przyszedł na bożeństwo człowiek, który jako dziecko przez ojca był przyprowadzony wtedy, kiedy pracowaliśmy w tym zborze. A ja mówię, a, dlaczego, a czemu brat nie jest w kościele? A mówi: Przyszedłem do wymienia nazwisko, ale ten ktoś mi powiedział: Nie mam czasu dla Pana. Samuel dla każdego znalazł czas. Samuel był wielkim prorokiem Pańskim i tak samo jest dzisiaj. Odchodzą ludzie wiary, zaufania i osobistych doświadczeń z Bogiem. Ja zawsze przeżywam pogrzeb, jeżeli mi przyszło stać nad grobem człowieka wielkiej wiary. Oni byli wszędzie, oni byli też w Wiśle. Zaufania Bożego, osobistych doświadczeń z Bogiem. I w pierwszym y, 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 tomie y, 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 ze skarbnicy świadectw jest powiedziane: Starzy nosiciele sztandaru wiedzieli, co to oznacza, z, y, walczyć z Bogiem w modlitwie, i doświadczali wylania ducha świętego, jednak oni pomarli i odeszli ze swoich stanowisk pracy. Przyszło nowe pokolenie. Czy oni są nawróceni? Te słowa, te, to pytanie miał apostoł Paweł, kiedy powiedział do... Miał na uwadze na apostoł Paweł, a raczej Pan Jezus, kiedy powiedział do, do Piotra. Piotrze, gdy się nawrócisz, utwierdzaj braci swoje. I dlatego, czy jesteśmy dzisiaj tak nawróceni, aby utwierdzać wiarę dzieci Bożych? Czy nasza wiara jest tak silna, a żeby innych wiarę podnosić i w zaufanie do Boga? Trzy bardzo znane teksty z Proroka Izajasza. Które właśnie są na, na, na dzisiejszy, nasz, na czas nasz. 14, 40. rozdział od 21 wiersza, 28 Wiersza. Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, stwórca krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje. Niezgłębiona jest jego mądrość. Zmęczonemu dodaje siły, bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i ją, omdlają, pacholęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają panu, nabierają siły. Wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły biegną a nie mdleją idą a nie ustają Ci którzy ufają Panu ci którzy zawierzają Panu tak jak zawierzył Abraham w czasie największych trudności Ci są prowadzeni przez wszechmogącego Boga 49, wiersz, 49 rozdział, i 15, i 16 wiersz Izajasza. Też bardzo znane słowa. Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad dziecięciem swojego łona? A choćby nawet one zapomniały, to ja jednak Ciebie nie zapomnę. Oto na dłoniach moich wyrysowałem Cię. Życie Twoje zawsze jest przede mną. Czy może kobieta zapomnieć o swoim dzieć, dziecku? Czy miłość macierzyńska może tak oziemnąć, ażeby Matka zostawiła, wyrzuciła dziecko. Te słowa są pisane 700 lat przed narodzeniem Jezusa Chrystusa. Pewnie dzisiaj by trochę było inaczej, albo w ogóle byłyby nie napisane, ale później Pan Bóg daje zapewnienie: choćby nawet one, czyli w liczbie mnogiej, wszystkie matki zapomniały o swoich dzieciach, to ja Ciebie nie zapomnę. Ja Ciebie pamiętam. Ja Ciebie pamiętam z nazwiska, z imienia. Ja Ciebie widziałem, jak Pan Jezus mówi, gdy pod drzewem modliłeś się, bo Bóg zna wszystko o nas. I w tych czasach, kiedy ludzie dleją przed strachem, myśmy powinni te obietnice, o tych obietnicach pamiętać i podnosić góry. Oczy do góry, głowie do góry, bo stamtąd nadejdzie nam pomoc. A pan Jezus osobiście w Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale mówi: Będę z wami każdego dnia, po wszystkie dni, aż do skończenia świata. A dodaje na innym miejscu mówi, że ja Pan nie zmieniam się, to co wyszło z ust moich nie zmieniam, nie, 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 nie do, wszystkiego dotrzymuję, nic nie, nie zaginie. I teraz wróćmy do tego, co czytaliśmy na samym początku. Ewangelia Łukasza, rozdział 21, ale tym razem wiersz 28. To są słowa Jezusa Chrystusa. A gdy się to zacznie, dziad, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. Znowu te same słowa co do Abrahama: Podnieś swój głos do góry. Do, de, te same słowa co do lota: On mógł patrzeć tylko do góry, do nieba przez okno. Do Przez proroka e, e, Izajasza mówi podnieście oczy do góry. Pan Bóg mówi do nas, żyjących na końcu historii świata, mówi, gdy się to zacznie dziać, gdy zobaczycie te znaki czasu. Wyprostujcie się, bo przy, e, z, e, zbliża się. Odkupienie, odkupienie wasze. Wtedy, kiedy widzicie bezradność narodów, wtedy, kiedy widzicie strach przed rzeczami, które przed wiadomościami, które będą napływać ze wszystkich stron, kiedy cały świat będzie żył w niepewności i nie będzie. Mógł zaradzić problemom, które powstają. Wy, dzieci Boże, podnoście głowy wasze, bo się przybliża wasze odkupienie. To jest chleb, który powinniśmy na każdy dzień spożywać. Wtedy Chrystus każe nam swojemu ludowi obserwować znaki swego drugiego adwentu. Radować się, kiedy będą widzieć dowody przyjścia króla. A gdy to się pocznie dziać, powiedział: Spoglądajcie, podnieście głowy wasze. Naród, Świat się smuci, dręczy z tego powodu, a lud Boży powinien się radować. Jak wygląda nasza nasza duchowość, nasza radość jako chrześcijan, jako Adwentystów Jasimego. Jezus Chrystus skierował ich uwagę na drzewo wypuszczające pączki na ziemię i rzekł. Gdy już pączki wypuszczają, to wiedząc, to sami wiecie, widząc, to sami wiecie, że się lato zbliża. Tak samo i wy. Gdy zobaczycie, że te rzeczy się dzieją, wiedzcie, że jest blisko, a we drzwiach. To jest y, y, cytat z Wielkiego Boju. Książki, którą bardzo często dajemy ludziom, żeby czytali. Ale czy my znamy te obietnice, które są tam zawarte? Jest taka pieśń, kiedy w jasną, spokojną, cichą noc spoglądam w niebo pełne gwiazd, kiedy myślę, czy życie ma sens, to wołam do ciebie, Ojcze nasz. O Boże, o Boże, panie mój. Nie pamiętaj, że czasem było źle. Wiesz dobrze, że zawsze jestem Twój. I że tylko. Twoją drogą kroczyć chcę, kiedy w życiu tak pełno rozczarowań, przez grzechu kamienie potknę się. Kiedy spokój utonie w fali knowań, każdym drżeniem mej duszy szukam cię. Życie ludzi przebiega krętą drogą, hen w górze cel wędrówki mojej tkwi. I choć czasem sił braknie moim nogą, to ja dojdę, dojdę, gdy zaufam Ci. I refren ciągle mówi: O Boże, Boże, Panie mój, nie pamiętaj, że czasem było źle. Wiesz dobrze, że zawsze jestem Twój i że Twoją wolą, drogą kroczyć chcę. Tak kiedyś ludzie układali teksty, które później śpiewali i wyrażali swoją wiarę do, dla Boga, którego niezwykle cenili, kochali i dla Niego żyli. Na koniec jeszcze jeden cytat, on dla mnie jest niezwykle ważny. Dojdziemy do przekonania, że będziemy musieli wypuścić z naszej dłoni wszystkie inne ręce oprócz ręki Jezusa Chrystusa. Przyjaciele okażą się zdradliwi i zawiodą nas. Krewni zwiedzeni przez wroga będą przekonani, że służą Bogu, sprzeciwiając się nam i czyniąc wszelkie wysiłki, aby sprowadzić na nas trudności. W nadziei, że zaprzemy się wiary. Wśród ciemności i niebezpieczeństwa możemy jednak z ufnością powierzyć swoją dłoń, dłoni Jezusa Chrystusa. Wśród ciemności i niebezpieczeństwa możemy powierzyć swoją dłoń, dłoni Jezusa Chrystusa. Musimy spojrzeć w niebo i nabrać sił duchowych dzięki temu spojrzeniu. Dziś istnieją te same gwiazdy, które oglądał Abraham. Ten sam Bóg trzyma ich w swoich dłoniach. Dzisiaj są te same obietnice, których mocno chwytali się mężowie Boży w przeszłości. Im jest ciemniej, tym więcej widzimy gwiazd. Im trudniejsze doświadczenia, tym więcej możemy dostrzec Bożych obietnic. Jezus bardziej kocha swoje dzieci niż wszystkie matki na Ziemi. Każda stroskana dusza, która spojrzy w, w górę, znajdzie pomoc u Boga. Pomoc moja jest od Pana, który stworzył niebo i Ziemię. Niech ta świadomość nigdy nas nie opuszcza. I niech ta wiara, niech ta nadzieja, niech to spojrzenie do góry zawsze będzie nam, nam na uwadze. Oto się módlmy, prośmy Boga o to, aby nasza wiara z każdym dniem wzrastała, kiedy widzimy doświadczenie, jakie dzieją się wśród ludzi. Ale my radujmy się, że przybliża się odkupienie nasze Amen.